Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czwartek, trzeciego tygodnia adwentowego. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, jesteśmy Twoimi niegodnymi sługami i zasmuca nas świadomość własnych grzechów. Prosimy Cię, abyś nas napełnił radością z przyjścia Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Jaka jest niezwykła moc, niezwykła treść tej dzisiejszej modlitwy kolekty, modlitwy wspólnoty Kościoła, modlitwy liturgicznej, modlitwy Jezusa. W takich trzech elementach. Na początku uświadamiamy sobie to, że jesteśmy sługami Jezusa. I to jest piękne. Ja wiem, że to może brzmi trudno. Nikt z nas jakoś może w pierwszym takim odruchu nie chce być sługą. My chcemy być panami. My chcemy tak funkcjonować, żeby coś od nas zależało. W domu, w rodzinie, w pracy, w kościele, we wspólnocie. Ale kiedy jestem sługą, dzisiaj jest czwartek, to nasze myśli zawsze idą do wieczernika. I Pan Jezus stał się sługą, Pan Jezus stał się niewolnikiem. Bycie sługą to jest upodobnienie się do Jezusa w najczystszej postaci. Kiedy o tym myślę, to bardzo lubię sobie przypominać świętego już od tego roku, którego wspomnienie obchodziliśmy na początku grudnia, świętego Karola de Foucault, który właśnie pragnął podobniać się do Jezusa przez postać sługi. On nie ewangelizował na Saharze, nie głosił rekolekcji, nie nagrywał na YouTubie, nie umieścił głośników na swojej pustelni, po prostu żył cicho. I żył tak, że nic mu się nie należało. I tym był przekonywujący. To szokowało i jakoś prowokowało muzułmanów i wszystkich tamtejszych ludzi, którzy przychodzili do niego, chcieli być z Karolem. Dlatego, że widzieli, że on nic od nikogo nic nie chce. Nie chce nawet uznania. Tylko chce się w tej pokorze, uniżeniu podawniać do Jezusa. Niesamowita postać. I jakże szalenie też trudna. Ja nie wiem, czy tak umiem. Chciałbym, oczywiście mam takie pragnienie, ale wiem, że nie umiem. Ja bardzo lubię jeździć pociągami. I święty Karol kiedyś napisał tak, że on nie może jeździć pierwszą klasą, jeżeli jego mistrz, nauczyciel przyjął ostatnią klasę. To dla mnie trudne, bo ja lubię wygodę. Lubię jakąś taką strefę komfortu, nie luksusu, ale komfortu. Żeby usiąść, żeby trochę mieć ciszy, żeby mnie nikt nie zaczepiał. A to jest postawa służby, nie? Żeby przypadkiem ktoś mi o coś nie zagadał, czy coś o coś nie poprosił. Nie? Może tak być. Ale też w tej prośbie, z drugiej strony, gdyby ktoś mi chciał o coś poprosić, to chcę czuć się ważny. Chciałbym, żeby ktoś się liczył z moim zdaniem, żeby moje zdanie kogoś poruszyło. To jest taka pokusa we mnie też, szczególnie teraz, kiedy jeżdżę na rekolekcje, na misje. No właśnie, ale skąd się rodzi ta pokusa? I to jest druga część tej modlitwy. No z naszych grzechów, które rodzą pychę. Te grzechy, no właśnie, chcę być jak Bóg. Przecież jestem jak Bóg. Pan Bóg daje mi swoją godność, dziecka Bożego. A to mi ciągle nie wystarcza. Ciągle jakoś próbuję czegoś więcej. Dlatego potrzebujemy przyjścia Zbawiciela, który staje się odpowiedzią, lekarstwem na te wszystkie nasze choroby, na tą naszą pychę. Imię Jezus staje się lekarstwem, bo przed tym imieniem klęka wszelkie stworzenie istot niebieskich i ziemskich. Bo patrząc na te niemowlę leżące w Betlejem, jakże się nie wzruszyć? Ale w sercu, jak nie zapragnąć takiej pokory, skoro Bóg się tak uniżył, to czemu ja chcę ciągle stać wyżej? Chcę być ważniejszy. Proś na ten adwent o taką łaskę pokory. Prawdziwej, nie fałszywej pokory. Nie takiej pokory, że takiej fałszywej, że jak ktoś cię pochwali, to nie, to nie ja. To przypomina mi się historia. Opowiadam przez wielu kaznodziejów, że kiedyś ktoś chyba kazanie powiedział właśnie takie, gdzie na rekolekcjach, czy gdzieś tam w którąś niedzielę, ktoś przyszedł
i pochwalił księdza za to kazanie. I ksiądz mówi, to nie ja, to nie, ale to Pan Bóg. I ta osoba miała powiedzieć, nie, aż tak dobre to nie było, nie? To nie chodzi, żeby teraz to nie ja, tylko Pan Bóg. No wiadomo, wszystko co dobre wynika od Pana Boga, to jest Jego łaska. Ale właśnie umieć podziękować, tak. Pan Bóg mi to dał, to jest od Pana Boga. Że jak coś dobrego zrobisz, róbmy dobre rzeczy. Nie róbmy, jak to mówił w świętej pamięci ksiądz Jan Kaczkowski, katolipy w kościele, w życiu. Nie róbmy lipy, nie zgadzajmy się na lipę, na byle jakość. Ale miejmy świadomość, że to, co robimy dobre, to robimy na chwałę Pana Boga i to wynika z Jego łaski. Ale jeżeli coś złego zrobimy, to też przyjmujmy to. To, co mówi Hiob. Dobro przyjąłem z ręki Pana Boga, czemu zła przyjąć nie mogę? Skoro coś mi się dobrego wychodzi, to też mam prawo coś skiepścić. Mam prawo, że coś mi nie wyjdzie. Że coś po ludzku chrzanie. Jest jakaś taka metoda, że jeżeli nie nauczę się przegrywać, to nigdy też nie nauczę się wygrywać. Jeżeli nie nauczę się przyznawać do tego, że jestem pysznym, że jestem grzesznikiem, to jakoś też trudno przyjąć mi łaskę. Adwent jest po to, żeby otworzyć się na tą łaskę, która jest, którą Pan Bóg chce mi już dać teraz, dnia dzisiejszego. Odwagi więc tym wszystkim. Dobrego Adwentu Wam życzę. Na to przeżywanie dnia dzisiejszego i każdego dnia niech nam Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć.